Cześć, z tej strony Deka. Mam dzisiaj gameplay z gry Might and Magic Heroes Online. Jest to gra darmowa w języku polskim. Udało mi się zdobyć klucz beta i pokażę wam mniej więcej, jak gra wygląda. Loguję się do gry. Mamy do wyboru na początku dwie frakcje: nekropolię i ludzi. Ja wybrałem tutaj nekropolię, czyli nieumarłych. Mam już tutaj postać na drugim poziomie. Więc ją sobie wybiorę. Oddaliśmy sobie cały ekran, żeby lepiej było widać. Mamy czat. Jestem na polskim czacie. Jest dość aktywny. Wiadomo, nowa gra, to wszyscy tutaj piszą. My sobie go zminimalizujemy, żeby nam nie przeszkadzał. Z opcji to mamy po lewej stronie skrzynkę pocztową, gildię, listę znajomych, osiągnięcia, które bardzo ładnie wyglądają, podsumowanie, armia, bohater. Jak to w osiągnięciach bywa. Jestem wtedy dostępny, tu mam pokazane ikona. Ranking również jest. Lista się odświeża sama co jakiś okres. To jest mój bohater. Bohater wygląda w taki sposób. Możemy tutaj wybierać artefakty do bohatera. Zbierać podczas gry. Mamy siłę bojową, statystyki stworzeń, jakie dostają bonusy. Na przykład atak to zwiększa obrażenia zadawane przez wszystkie stworzenia znajdujące się pod rozkazami bohatera, czyli tak jak mówiłem. Specjalizacja klasowa, wygląd, ozdoby. Zdolności. Bohater ma również zdolności. Te zdolności są tutaj trzy drzewka. Jeszcze jest ciemność, los. Ja sobie wybrałem atak. Możemy zresetować za pieczęcie. Pieczęcie to jest waluta, mini transakcje. Ułatwiają grę, ale nie mają aż tak znaczącego wpływu na nią. Więc gra się przyjemnie, mimo bez wydawania tutaj pieniędzy. Jeśli ktoś chce szybciej rzeczy zdobyć, to wiadomo, kupuje pieczęcie i ma od razu, a jak ktoś chce sobie pograć za darmo, jest taka opcja, też nic nie traci. Zdolności się zdobywa po prostu przez awansowanie postaci. To jest mój drugi poziom, zabijając przeciwników, zdobywam doświadczenie. Doświadczenie rośnie, poziom skakuje, mogę rozwijać postać, zbierać coraz więcej. To jest akurat z kampanii. Już gra zaczęta. Tu mamy misję. Ja mam rozdział pierwszy. Muszę pokonać trzech buntowników sportu, porozmawiać z nadzorcą i nagrody 82 zł. Po mapie się poruszamy tak jak w Heroesach, czy po prostu naciskając. Mamy ładnią minimapę z prawej strony. Lewy przycisk myszy to mi pozwala tutaj poruszać się. A to są moje jednostki, czyli co najważniejsze. Jednostki mają też swoje zdolności. To są szkielety, dwa gule. Tu mamy ten plusik taki, plus 27, plus 194, to są rezerwy. Jeśli mi tutaj ginie podstawowy, to nie muszę nigdzie tam zbierać, tylko jest ściągnięte z rezerwów. Bardzo ładna, przydatna opcja, bardzo mi się podoba. Więcej jednostek oczywiście po blokowaniu kolejnych poziomów. Jeśli chodzi o bitwę, to tutaj jest taki pasek, to są punkty akcji. 90 mamy na dzień, akurat ja mam przy tym poziomie. 20 już użyłem. Punkty akcji to jest coś takiego, że po prostu do walkach, bitwach głównych one są zużywane, ale codziennie są odnawiane. Więc powiedzmy ileś tam 9 walk dziennie mogę, powiedzmy, stoczyć i później kolejnego dnia. Jak bitwy wyglądają? No to naciskamy tego pana, co tu stoi.
O, mamy tutaj krótki z nimi opis. Jest, i tutaj mi 10 punktów akcji mi już ubywa za walkę z nim. Tu mamy poziom, możemy sobie go zwiększyć. Jak damy na przykład trudna bitwa, to mi to zapewnia potężniejsze artefakty oraz więcej doświadczenia, które mogę zdobyć. Oddaliśmy tutaj większą bitwę i trudniejszy poziom. I możemy zaatakować go. Wygląda mniej więcej, no ładnie, Ośmiu Heroesów trójki. Ekran wcale graficznie nie wygląda to źle. Atak podstawowy, potężny cios. Potężnym ciosem powiedzmy uderzymy sobie tego, to bohater uderza. Bohater ma zdolności też swoje, które są rozwijane tak jak zwykłe jednostki. Tu jest na przykład zły dotyk. Czyli co? Podchodzimy tu i tu możemy go uderzyć na przykład złym dotykiem. To on powoduje dodatkowe obrażenia od magii. O, naciśniemy zły dotyk i zaatakujemy. On już jest taka klątwa na nim. Możemy otrzymać bonus, na przykład atak ze skrzydła. On mnie na przykład w plecy uderzy, cios w plecy, dostał bonusa. Większe obrażenia. My go też w plecy tutaj uderzymy. Tu mamy tutaj bohatera. Powiedzmy, uderzymy w jednostki strzelające. To są zabłąkane dusze. Tutaj jest kto się jak posuwa, czyje jednostki pierwsze, czyje. Moje są tutaj te białymi oznaczeniami, te czerwone to jest przeciwnik. Możemy zaatakować dalej tego od przodu. Niestety tutaj blokuje, dobrze jest ustawione, że nas przyblokował. Jest. Można wykorzystać w walkach ładne ustawienie terenu. Bo znaczenie mają, czy atakujemy z boku, czy atakujemy z przodu. Można przyblokować wejście. Także bardzo, bardzo przydatne jest to. Na przykład przy atakach daje większe po prostu dają obrażenia. Powinienem tą bitwę wygrać. Mamy rundę trzecią. Osłabimy jeszcze mu jednostki strzelające najlepiej, bo nie mają tyle ataku. Znów cios w plecy. Większe obrażenia dostałem. A mu też możemy w plecy uderzyć. Na przykład tu, od tyłu. Akurat wyszło jako odskrzydlenie. Plecy byłyby prawdopodobnie tu na tym. Ale to oczywiście w odskrzydleniu też są większe obrażenia dostaje. Jednostka. To mi się właśnie podoba, że jest wykorzystanie właśnie terenu i te odskrzydlenia. Gra jest bardzo rozbudowana, mimo że jest to beta, to pograć można bez problemów. Odskrzydlenie. Jest przeciwnik prawie na wykończeniu. Powinien tą bitwę wygrać. No tu jestem przyblokowany, mogę sobie zrobić obronę. O, tu jest takie zielone się pokazało. To mam obronę do tych, tutaj, do tej pozycji, gdy stał przeciwnik, a ja daję stopa, czyli obronę. To na tych pozycjach przeciwnik atakując mnie, zadaje mniejsze obrażenia. To jest właśnie też fajne. Nieprawdopodobnie kończymy go, zabijając go gulem. O nie, jeszcze przeżył. No nic. Mój hero z gówny kończy bitwę. O, wróg pokonany. To nam pokazało się z kampanii. 10 punktów doświadczenia dostałem. Straty. Oczywiście te straty są uzupełnione przez tamte posiłki, które pokazywałem. Tu możemy zamknąć już to okno. O, mi pokazuje, że nagrodę już dostałem. Możemy to zakończyć. Ukończono. Kolejną misję mi przydzielono. Oczywiście ją przyjmujemy. Zbieramy po drodze sobie złoto, zawsze się przyda. Tak mniej więcej wygląda gameplay
w początkowej fazie. Jest to, tak mówię, wersja beta. Klucze można jeszcze zdobyć. A ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych moich gameplayach. Hej!